Dzień dobry. W internecie dosyć często możemy spotkać się z memami, które wyśmiewają podejmowanie rozmów z kobietami o tych bardziej typowo męskich zainteresowaniach. Na przykład ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego żadna laska nie chciałaby porozmawiać o tym, dlaczego na początku sezonu w drugiej lidze Kotwica Kołobrzeg wygrywała wszystkie mecze, a ostatnimi czasy idzie im gorzej i KKS Kalisz depcze im po piętach. Może powinni wzmocnić grę na skrzydłach. Naturalnie ten stereotyp jest stary jak świat i jako mem istnieje od początku internetu. Tu chociażby przykład filmu bardzo popularnego kilkanaście lat temu, Damianero. 13! I nadal nie wiem, jak zabić tego trolla na 20 lewerze w World of Warcraft. Rzucałem w niego magiczną włócznią, ale kurczę, jakiś noob mi wyskoczył i łamy w gielol. Żarty te doczekały się kilku popularnych memicznych szablonów, gdzie możemy obserwować niezbyt zainteresowane tematem wyrazy twarzy dziewczyn. Naturalnie taka jest ich reakcja, kiedy to ty coś im opowiadasz. Myślę, że jakby byle czad zagaił temat o tym, dlaczego kurwinok ma 3 odbyty, to reakcja byłaby trochę bardziej pozytywna. W każdym razie przyjrzyjmy się memom zbiorczo nazwanym jako bro explaining. Słowo bro rzadko tłumaczone jest bezpośrednio na polski, w slangu amerykańskim jest to po prostu taki typowy ziomek, trochę pozer i lancer. Najsłynniejszy mem z tego cyklu przedstawia chłopa w szybkich okularach, który żywiołowo gestykulując tłumaczy jakieś bro zawiłości lasce, z którą przyszedł na mecz baseballu. Jej mina jednak sugeruje wyraźne znudzenie i brak zainteresowania tematem. Sytuacja miała miejsce 7 czerwca 2011 podczas meczu St. Louis Cardinals przeciwko Houston Astros. Zabawny kadr został podłapany przez śmieszków i pierwszy mem z tym związany pojawił się na drugi dzień na blogu sportowym joesportsfan.com z podpisem i wtedy doszło do niej, że pieniądze z ropy jego starego nie są warte słuchania bro opowieści. Niestety do tej pory nie udało się odnaleźć pełnego urywku wideo z trybun, skąd pochodzi ten mem. Źródeł należy doszukiwać się w relacji nadawanej przez Fox Sports, która nigdzie nie jest dostępna. Mem wtedy nie zdobył żadnego fejmu, na przypływ popularności musiał czekać do marca 2020, kiedy na Instagramie pojawił się inny mem wyśmiewający osoby, które nie robiły sobie w tamtym czasie za dużo skoroniaka i wszystkim wokół opowiadały, jaki ten wirusek wcale nie jest groźny. Ten mem, będący mocno na czasie, bardzo szybko przyjął się pozytywnie i został zmieniony w sytuację, kiedy to chłop gada zarówno typowo nerdowe rzeczy, ciekawostki dotyczące pokonania bossów w grach, jak również rzeczy mniej nerdowe, ale wciąż chłopskie, jak na przykład różnica między Seicento a Seicento po liftingu, czy też czy lepszy jest jabłczan kreatyny czy parówczan. Niestety do dziś nie wiadomo, kim jest parka ukazana na zdjęciu. W internecie można znaleźć jedynie domysły i niepotwierdzone informacje, że kobieta to Joy Trimble, a bro to zawodnik futbolu amerykańskiego Tony Romo, chociaż mi wydaje się raczej, że to po prostu jakieś randomy. Inni doszukują się tu podobieństwa do Sonny Blade i Johnny'ego Cage'a, bohaterów serii gier Mortal Kombat. W ogóle sam fakt, że do dziś materiał wideo, z którego pochodzi ten kadr, jest nieodnaleziony i pewnie tkwi sobie gdzieś w archiwum telewizji Fox oraz nikt nie wie dokładnie, kim są bohaterowie tego mema, nadaje wszystkiemu tajemnicy. Może ktoś napisze o tym meczu baseballa creepypastę. Podobnym memem w tym samym formacie jest Milk Edinburgh, czyli zdjęcie z klubu Milk w Edynburgu, wykonane 19 listopada 2018, które przedstawia gościa w koszuli w kratę, który to drze się coś na ucho do dziewczyny, której mina jest delikatnie mówiąc znudzona. 3 dni później zaczęły pojawiać się pierwsze memy sugerujące, co ten gość mógł krzyczeć jej na ucho. Do tego doszła tutaj beka ze Szkocji, z racji, że Edynburg to stolica tego kraju, to teksty, które rzekomo miałby mówić bohater tego mema, pisane były z mocnym szkockim akcentem. Ostatecznie okazało się, że osoby na zdjęciu to Patrick Ritchie i Lucia Gorman, którzy spotkali się w tym klubie na randkę. Niestety nie mogli sobie przypomnieć, co wtedy Patrick powiedział. Lucia przyznała natomiast, że jej znudzona mina wynikała z tego, że już zbierała się do wyjścia z klubu i była zmęczona. 3. omawiany dzisiaj mem z tego cyklu przedstawia łysego, brodatego chłopa, który trzymając w ręku piwo opowiada coś blondynce, której przemieszana żenadą i strachem mina wyraża jasno, że zdecydowanie nie chce się znajdować w tym miejscu. Osoby znajdujące się na tym memie to wrestlerzy Federacji All Elite Wrestling, John Silver oraz Anna Jay. Kadr ten pochodzi z serii filmów rzuconych na YouTube przez The Elite, czyli wewnętrzną grupę wrestlerów AEW.
W ogóle poza samymi reżyserowanymi walkami, to wrestling opiera się również na historiach, scenariuszach itd. Dlatego, żeby urozmaicić produkt, zwłaszcza w dzisiejszych czasach social media, to zawodnicy publikują różnego rodzaju filmy, które naturalnie również są oskryptowane, nie inaczej było tym razem. Silver, udając wciętego po piwku, podbija do Jay i gada jej jakieś głupoty. Shit's getting crazy. Guess what? Hangman? He went home. I don't even know what he's doing. He hasn't answered my freaking text. So. So, yeah, they're being crazy. And, like, we're all fighting each other. It's getting crazy. But, you know, Film został wrzucony na kanał Being the Elite 13 września 2021 roku, a mem zaczął trendować na Twitterze od lutego 2022. Co ciekawe, ta dwójka doczekała się innej serii memów rok wcześniej, bo w lutym 2021 popularny stał się inny kadr, gdzie Silver opowiada coś Annie, a ona patrzy się zupełnie gdzie indziej. Aczkolwiek te memy dotyczyły bezpośrednio wrestlingu i stanowiły nabijanie się z tego, jak typowy fan wrestlingu wygląda, kiedy podniecony opowiada o swoim ulubionym sporcie dziewczynom w nadziei, że coś wyrwie. A teraz mem zupełnie odwrotny do pozostałych, bo Girl Explaining, czyli memy przedstawiające parę na jakimś festiwalu, gdzie dziewczyna wyglądająca na będącą pod wpływem melanżu drze się do ucha chłopakowi, a on nie wygląda na zbyt przejętego tym, co ona mówi. W przypadku tych memów mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy to baby gadają facetom jakieś kompletne, niezbyt nas obchodzące bzdury, na przykład, że jej koleżanka z pracy 2 lata temu zdradziła kogoś tam z kimś tam, a w ogóle to ładnie mam pomalowane paznokcie? Pierwszy mem z tej serii pojawił się na Twitterze w lutym 2019 i został stworzony przez Leos and Berlin i sugerował, co dziewczyna mówi do swojego kolegi, zakładając, że jest on gejem. Mem zaczął rozprzestrzeniać się głównie w hiszpańskojęzycznym internecie, aż pierwsze tłumaczenia na angielski stały się hitem mniej więcej w sierpniu 2022. W tym samym roku okazało się, że dziewczyną na zdjęciu jest Argentynka Denise Sanchez, która przyznała, że pierwotne zdjęcie było szersze i obejmowało ich ekipę znajomych, ale ktoś wyciął je do mema. Gość na zdjęciu to jej chłopak, a ona nie mówiła nic konkretnego, a śpiewała mu prosto do ucha na zewnątrz klubu. Na zdjęciu oboje wyglądają jak wyglądają, bo to był już sam koniec imprezy i wszyscy zmęczeni chcieli wracać do domu. I to byłoby na tyle najsłynniejszych memów z chłopami i w sumie również z jedną babą, którzy tłumaczą różne rzeczy innym. Mam nadzieję, że wam się podobało i jak zawsze po obejrzeniu historii memów staliście się mądrzejsi. Do widzenia. Państwu. Zamontowaliśmy nowe stworzenie, nie, wymieniliśmy cały dyferencjał, zamontowaliśmy turbiny, nie, kolimator, defibrylator, destylator.